Witajcie w kolejnym odcinku Challenge 30 dni grzebania w śmietnikach, gabaryty, wiosna 2021. Nagram wam, moi mili. O kurczę, nagranie zaczęło lagować strasznie. Nie ciekawe, czy ten film się nagra dobrze. Okej, chodzę już tutaj. Wczoraj tu byłem na tym osiedlu. Nie nagrywałem nic. Jakoś tak kurczę, nie miałem weny za bardzo. Zmęczony byłem, ale. Dzieje się to dosyć intensywnie, także w sobotę znalazłem taką szafkę dosyć ciekawą. Jest to ni to szafka, ni to półeczka. O, jakiś... Co to? Tranzystor. Po ataku złomiarza. Telewizor po ataku złomiarza. Więc tutaj stoi taki RXD6AV Sony. Pilot był nawet do tego. Tu wziąłem sobie rurę od Electroluxa, bo mam co prawda z Elmera, ale może przypasować, tylko nie da się zdjąć tego stąd. Muszę spakować tą sprzęt tu do torby, bo zaraz na pewno ktoś tu go przyjdzie i będzie się nim interesował. Tam dziadek się kręci jakiś dziadunio. Tych dziaduniów to ja uwielbiam po prostu. Dwie kasety. Stary, na pewno stary. Trzy dyski. Świetlacz ciekawy. To w tej akcji gabarytów będzie już druga wieża. Tylko że tamta była kompletna z głośnikami. Tu głośniki prawdopodobnie ktoś już zdążył podpierdzielić. Pechowo. Z jednej strony pechowo, z drugiej nie pechowo. Może będę mógł sobie zmontować tamtych głośników i tej wieży sprzęt. Może nie będzie taka tragedia. Z palcem w dupie. Jak to kiedyś mówiono. Nie wiem, czy znacie takie powiedzonko. Pakujemy i się zawijamy. Kiedyś to robili sprzęty, kurde. Nie oszczędzano na plastiku. Ekologia. Globalizacja i ekologia weszła. Tylko że ta ekologia to jest taka, że wyprodukowanie jednego baterii do elektrycznego auta zużywa tyle CO2, co 20 lat jeżdżenie na dieslu normy Euro 1. Starym kopciuchu. Starym dieslu, kurde. Na tym polega dzisiejsza ekologia. No. Dobra, pokazuję wam, co tu jeszcze leży. Leży całkiem sporo rzeczy, ale zabieram ze sobą. Będę nosił ze sobą. O, dzięki za dodatkowe światło. Patrzcie, tutaj mamy taki stoliczek. Stoliczek, pętliczek, czerwony stoliczek. Co jest? Tak słabo świeci. Ktoś mu okulary domalował. Kurde, ale design. Chyba wezmę ten stolik. Ale design ktoś odwalił. Ja pierdyka. Normalnie go przemalował. Tam drugi taki stolik. Podobno, znaczy, nie wiem, czy ciekawe, chyba lata 90. już raczej. Tu nic więcej, stare kanapy.
To nic, muszę wziąć ten stolik. Jakby ktoś chciał poduchy, patrzcie, jakie eleganckie poduchy. Nie mógłbym spać, gdybym się tu nie pojawił teraz. Dlatego się pojawiłem i widzicie od razu. Humor lepszy. VATS. Variable Attenuation Control System. Attenuation. Co to jest? Co to znaczy? Attenuation. Attenuation. Auto reverse. Kurde, ale zakurzone, Jesus. Totalnie zakurzone. Co tu się działo? Jesus Christ, mam nadzieję, że nie ma w tym robali. To są takie wieżowce. Ogromne wieżowce. Kiedyś przyniosłem taki sprzęt. Potrzebowałem części zamiennych. Akurat podobny był, co już miałem. Wiecie, tutaj rozebrałem tą obudowę, zdjąłem, ciągam, a tam kurde na tacce CD taki wielki robal. Uciekać! W nogi! I kurde szybko biegiem. Wyciągam ten. Zabieram sprzęt, wynoszę na korytarz, zabijam robaki. Jesus, ale wtopa. Straszna wtopa. No, także dzieje się, cały czas coś się dzieje. Ciekawe, czy pod tym malunkiem jest prawdziwa ta intarsja, czy jak to tam się nazywa. Chyba nie. Tu widzę okleina taka zwykła. Trzeba będzie to zmazać tym środkiem do zmazywania. Ale ktoś kurde pojechał z koksem, nie? Różowo-brązowe, żółte. No to kurde ewidentnie PRL, no to wtedy. Mój ojciec też malował lamperię w kuchni na jasno-brązowo. Kurde, ohydne to było jak 150. Ale praktyczne. Można było ściany umyć szmatą. Teraz się w kuchni na bogato kładzie kafle na ścianę. Jaka tam New World Order musi to ukrócić wreszcie. Musi skończyć z tym. Dlatego to wszystko jest. Lamperia się wam nie podobała, to New World Order wam zrobi lamperię, kurwa, z kafelek. Załatwi was. New World Order. Rurę spróbuję złożyć, ale coś mi nie da. Kurde, rękawiczka mi się wcięła. No. Także to tyle będzie na ten moment. Muszę wziąć tą wieżę i ten stolik. Dobra, to trzymaj ta się, subskrybuj ta, nie bój ta się grzebać po śmietnikach, latać. Bo to jest fajne i zarąbiste. A wczoraj jeszcze znalazłem, jak tu byłem na tym osiedlu, jeszcze tak wspomnę, telewizor 37 cali Samsung. Mówiłem już o tym? Nie, chyba. Włącza się. Pokazuje się komunikat, że słaby sygnał z anteny i zaraz się wyłącza z powrotem i tak w kółko resetuje się. Także prawdopodobnie może się go uda sprzedać za parę stówasiek. No, subskrybuj ta, nie bój ta i do zobaczenia w następnym odcinku.